Robiłam czaj dzisiaj rano z mlekiem owsianym. Jest taki dobry. Cześć! Therapeutic Mama tutaj. Jeżeli jesteście nowi do mojego kanału, to witam serdecznie. A jak jesteście moje stare widzowie, którzy jesteśmy razem od lat, to kocham was. Dzięki, że zawsze byliście i jeszcze jesteście. Jeżeli nie znacie mnie, no to opowiem trochę o sobie. Jestem terapeutą traumy. Studiowałam biodynamiczny oddech i opuszczenie traumy przez kilka lat. Mam podyplomowy degree. Jestem wykształconym od początku aktorką i filmowcem. Jestem po magisterium w medieprodukcji i później szkoły teatralne. Jestem bardzo taki pasjonatem jestem edukacji dla dzieci, bo mam swoje 4 dzieci i my naprawdę próbowaliśmy różne sposoby edukacji. Byliśmy w normalnym szkołę publiczną, później byliśmy na demokratyczne, na wolne szkoły, na szkoły w naturze, na waldorfskie szkoły, na Montessori szkoły. A później lądowaliśmy ostatnio w szkole w chmurze i jesteśmy tam bardzo zadowoleni, bo możemy troszeczkę podróżować na krótkie okresy. Wracając do Polski są 2 miesiące i nam bardzo to opowiada. Więc jesteśmy tutaj na Malcie i bardzo się cieszę. Kochani, dzisiaj mamy vlog o Back to School. Robiłam program Back to School na TTV. Bardzo to było ciekawe doświadczenie. Chciałam to zrobić, bo ja nic nie pamiętam ze szkoły. Naprawdę, nie. Myślałam, że miałam spokojne doświadczenie, że wszystko było ok. Było, minęło, pójdę dalej w życiu. Ale jednak, ta moja droga z dziećmi, nie chcąc im puścić do normalnej szkoły, jest, usiądziłam raz i mówię, o czym ja im bronię? Jakby co było tak źle w tym zwykłym, czystym szkole publicznym? Ja tam przecież poszłam, co za wielki problem. Dlatego zgodziłam się do tego programu, bo mówię, wiecie co, ja chyba muszę wrócić tam i przypominać sobie, jak to było. I wtedy będę zrozumiała bardziej siebie, bardziej moje dzieci i też bardziej, gdzie idziemy do przodu, idąc stąd. Poszłam z powrotem do szkoły i teraz chcę wam pokazać trochę jakby szykowanie do tego. Hej, słuchajcie, a wiecie, że ja wracam do szkoły? Co to znaczy? Co, ty idziesz do szkoły? Ja idę do szkoły. Wracam do 8 klasy. Po co? A kto jest w 8 klasie teraz? Ja. Ale po co? To jest o rodziców, którzy wracają do szkoły i muszą się nauczyć i też szanować, ile pracy dzieci mają. Ja bym chciała, żebyście coś mi robili na drogę i ja będę to miała ze sobą. Okej? Okay? Możecie mi coś rysować fajnego i ja będę kładać tak jak wy na ścianie. My tutaj sprzątamy. Mi pomaga Ina bardzo ładnie. Bo przyjeżdża do nich tato z Norwegii. Będzie z nimi zostać. Ja właśnie dzisiaj pakuję. Pakowałam wszystko. Umyłam moje maty do jogi w pralce. Wysuszyłam ty i sprzątamy dla taty. On przyjeżdża i niech on ma wyczyszczone mieszkanie. Ja lecę z powrotem do was w Polsce i robię nowy program Back to School. Troszeczkę jak ekipa przyjechała na Malcie. Halo. Nie słychać mnie. Słychać? A teraz cię słychać? Nie słychać mnie. Spróbuj. Więc będziemy normalnie rozmawiać. Ja wam będę zadawać pytania takie o szkole, o waszych doświadczeniach, a wy będziecie odpowiadać to, co myślicie. I nie trzeba tutaj nic udawać. Możecie powiedzieć naprawdę to, co ja jestem chcecie. Dobra w udawaniu. Słuchaj, tak będziemy grać serial. Będziemy tutaj mówić prawdę, bo to jest taki program reality, wiesz? Musi być prawda, bo są. Widziałam zwiastun mamy. I co myślisz? Myślę, że zrobię szafkę. Szafka miała super? Tak? A jak myślisz, jak mama sobie poradziła w szkole? Źle. Źle? To były też tak trochę śmieszne. Na szczęście nie myśleli, że to będzie całe gładko i łatwo. Lubię mnie bije. A mamo, on mnie uszczypnął.
A gdzie się żyje lepiej, na wsi czy w mieście? Na wsi. Na wsi. Mamo! To jest trudne. No i teraz chcę wam pokazać troszeczkę naszej domowej edukacji. Ilia, mój najstarszy syn, on jest na domowej edukacji ze mną, szkoła w chmurze. No co ty robisz? Jeszcze nie. Bo co teraz robisz? W szkołę, w chmurze? No mity. Które? Greckie. A, greckie jesteś, okej. Okay. Czyli jesteś na język polski, tak? Tak. Ale już skończyłem. I dzisiaj jedziemy na ciekawą wycieczkę. Zabierzemy wam ze sobą. Na balecie, tak? Tak. Gdzie jedziemy dzisiaj? Czytaj pierwsze muzeum, który... National Museum of Archaeology. National Museum of Archaeology? Valletta. To jest stolica Malta i zabieram Ilię tam, żeby zobaczyć 3, 4, 5, 3, mam nadzieję, różne muzeum, mami, muzeumów. Nie wiem, a widzicie, dlatego wróciłam do szkoły, nie? Ja mam taki sukienkę. Takie. Sukienkę. Twój plecak. Mam swój galowy strój. Co robimy dzisiaj? Nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, dobra, ja nie znam się na galowa ubranie. No. Więc ja na serio... Będzie nagana. Ja... Od samego początku. Ja... Nie, ja nie ma, ja, się, ja tak na słowo się. Ja ubrałam się galową. No. You look good. Thanks. Gdzie musimy kurwa ten dziennik zapierdolić. Tak. To jest dobre. I będzie odnosił dziennik, a my niesiemy dziennik, coś kurwa zaznaczujemy, to bierze ten dziennik i wszystkim od góry do dołu piątki lecą. Jedyneczkę się pani nasz posłuchał. To jest pomysł, Ada. Ej, to musimy. Tak? Może tutaj powinnaś wyciągnąć kasę. Ja mam pieniądze. Pierwszy krok na naszą drogę dzisiaj jest Valletta Underground. Możemy zobaczyć cały Fortress Underground, jak Valletta było zbudowane. I ostatni tour jest o 13:00. I to jest za godzinę. Więc to zahaczymy pierwsze. Musimy odebrać bilety w ten National Museum of Archaeology. Miałam taką nadzieję, że będziemy mogli iść do Valletta Underground, zobaczyć cały podziemny Valletta, który był zbudowany w latach 1500-1600. To było bardzo ciekawa wycieczka, tylko że było niestety uzupełnione ten cały zbiór na dziś. Więc umówiliśmy się na następny tygodniu i będziecie mogli jechać z nami wtedy. Byliśmy w National Museum of Archaeology. Hej, pierwszy krok przystanek jest tutaj. National Museum of Archaeology. I zobaczymy. Mamo, obsidian jest wytrzymały? Czy to jest tylko w Minecrafcie, tak? Nie, to jest wytrzymały. A, ty się uczysz w Minecrafcie. Who were the Phoenicians? To jest ważne. With the loss of their power base in the east, it was the colony of the Carthage that took over the mantle of the Phoenicians in the central and west Mediterranean. To jest ich pismo. Phoenicians in Malta. Huh. The Phoenicians nawet przyjechały na Malcie i skolonizowały, ale podobno to było nawet w miarę ten, pismo. Okay. Będziesz pamiętał? Nie. Wolisz iść skakać na rower? No, raczej. Uczyliśmy się troszeczkę o Phoenicians, kim oni byli, gdzie oni mieszkali, skąd oni przychodzili. Ej, zapytałeś, skąd są Phoenicians? I oni są... Północna Afryka. Syria, czyli Northern Israel i Lebanon. To their cities are built on the headlands. Patrz. Idziemy. Tutaj to jest ten fajny. Ale patrz, ja tam tą mumię. Mumie? What? Ile się spodobało
spodobało mu się chyba ten sarkofagi. Zobaczycie. O, nieźle. Sarkofagu. So these are the Phoenicians that had these. Wow, ekstra. Co, jest jak oni posklejali to, że to się trzyma w ogóle? Widzisz, znaleźli i sklejali. Czyli tam kładali różne rzeczy, które mogą być im potrzebne w afterlife. In the urns. Jak było? Tak? W końcu wychodziliśmy z tego muzeum, no, zadowoleni, zadowoleni. Potem poszliśmy do muzeum Muza. Dał nam wejść. No, to jest bardzo agresywne. A zobacz, tutaj jego organy wychodzą normalnie. To było Museum of Art tutaj na Balecie. I... No, to już było nudne. Ja nie jestem zbyt bardzo taki muzeumowe osoby, naprawdę. Ja nie lubię za bardzo chodzić do muzeumów, muzeumami. I widzę, że Ili jest bardzo podobny do mnie. A teraz mamy St. Paul's Cathedral, który możemy zobaczyć. Podobnie jest jeden z najbogatszych, najpiękniejszych kościołów w całej Europie. O nie, musicie to zobaczyć. Tutaj jest St. John's Co Cathedral i tutaj jest cała kolejka. Co, gościu? Może pooglądajmy zdjęcie na internecie? Aha. Tak? No nie, no nie. To już mając dzieci przez wiele lat na domowej edukacji, ja się uczyłam, kiedy musisz odpuścić. Bo jak naprawdę zaczynasz za dużo ciskać albo za zbyt bardzo zmuszać, to dzieci od razu odłączą i im się już nie chce. I nie ufają cię i nie chcą iść następnym razem z tobą na wycieczce, bo mówią, och, ona mi zmuszała ostatnio, musiałam stać półtorej godziny w kolejce, ja nie chcę. Więc poradę na domowej edukacji, zawsze mniej jest lepiej, naprawdę. Bo będą chciały z tobą, będą ci ufać, będą wiedzieli, że ty wiesz, kiedy jest ten moment, żeby powiedzieć już stop, nie? Może pizzę zjadłeś, co? Tak, pizza! O, tutaj mają dobre pizze. What? Co będziemy robić w Walecie? Powiedziałam Ili, idziemy na super obiad. W międzyczasie zobaczymy kilka muzeum. Może z podziemnie zobaczymy. I on tak, no dobra, na obiad, fajnie. Więc ten obiad był taki przedwodniczowy, taki sprawa. A boczne efekty były te różne muzeum po drodze. Tylko to jest to pistaszy krem. Dobra, to ciekawe brzmi. Czyli ten co? Który... Nawet margarity nie mają. Ten katedrale nie mają. Przy St. Paul's Cathedral. No dobra, to dawaj, posiadajmy. Tak. Which one are you getting? Pizza katedrale. Okej. Okay. Pizza katedrale. Teraz to ciekawe. Zakon wywodzi swój... Jak się mówi designed? Właśnie, zaprojektowany przez Francesco Laparelli i on był asystent. Jest to katedrale? Yes. O, oh, wow. What? To jest to, co myślałeś, że będzie? Nie. Nie. Okej, okay, powodzenie z tym. To mortadela jest zimna. Widziałaś, że jest mortadela na tym? Nie! A czytałeś? Czytałem! On sobie poszedł. Zobaczysz tam menu. Bo... podobno... on nie wiedział, że tam jest mortadela na tą pizzę. I ta mortadela jest zimno. Mam tutaj papaję, mój lunch. Miałam całe papaję, truskawki i ricotta. Pyszne, maltijskie ricotta. Z miodem i z cukier kokosowy. Pyszne było. Co? Nie był. Nie był. Nie był napisany? Chyba, że ja zło czytałem. Bo my zamówiliśmy San Giovanni czy katedrale? Katedrale. A, no to tam było. Zimne. Niedobre? To jest dobre w miarę, ale... nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, żeby to zimne zaserwować. Ja nie lubię wydać 17 euro, które nie jest smaczne. Dla mnie 17 euro to jest, no to jest dużo pieniędzy na obiad. Tutaj mamy pizzę za 7 euro, który jest naprawdę smaczny, pyszny, przepiękny. Ale Ilie dobrze sumował, jak mówił, tak.
Margarita po prostu jest tak proste do zrobienia, że w każdej restauracji ona najlepiej smakuje. Że zamiast kombinować z takimi pizzami, to najlepiej wziąć najtańszą margaritę i po prostu ten, a nie. Najdroższa pizza w całym lokalu. No właśnie. No właśnie. Ja ten dźwięk jest bardzo wieczny na Malcie. Mam nadzieję, że ty to słyszycie. Tym gwieździenie są kable na zewnątrz, które cały dzień gwiżdżą, jak jest wieczne, a dzisiaj jest taki dzień. No i muszę to robić dzisiaj, bo potrzebuję to już puścić dzisiaj na YouTubie, więc sorry. Poszliśmy potem do Fort St. Elmo. Jaki widok, wow. Czy tam jest Slema, czy tam co jest? Nie, Slema jest na drugiej stronie. Co tam jest? To jest Berdziu. To jest, to będziemy na ten, to jest ten Fort St. Angelo. I to jest ten, the three cities over there. Birgu, tak jest. Pokaż, ile ten paszport. Pokaż. I to znaczy, że my mamy wszystkie rzeczy, zobacz. Za darmo. Fort St. Elmo. Bardzo ciekawe. Już było wtedy tak gorąco. Było, no to trochę przesadzałam z ubraniem. Miałam gorące spodnie na sobie. Jak się czujemy? Źle. Jesteśmy tacy zmęczeni. Ale w drodze spotkaliśmy takie kobiety, które mieli bubble tea. I ja mówię, Iria, weź, kupmy bubble tea, nie? Nie masz energii na bubble tea, bo znaleźliśmy tutaj. O, bubble tea, chętnie. Tak. Yes, bubble tea. Kupiliśmy bubble tea, usiądziliśmy, wypiliśmy ten bubble tea i od razu cukier trochę poszły do głowy i lepiej się czuliśmy. Pojedziemy do... Zobacz! Teraz ten katedrał nie ma kolejka i możemy wskoczyć. Dosłownie, Ilia, obiecuję ci, to jest dosłownie 3 minuty, bo tylko wchodzisz i wychodzisz. Zobacz. Udało nam się cały dzień trzymaj dzisiaj. To. Dobra, idziemy. Poszliśmy obok St. Paul's Cathedral i najlepszy highlight był tak, że nagle było zero kolejkę. Podobnie jest przepiękne, nieprzebywalne, to trzeba to zobaczyć. Poszliśmy do środka i zobaczycie. Co? Nie żałuję. Że tutaj przyszłeś? No. To jest podobny jeden z najbardziej ozdobione i ładniejsze. No śliczne, naprawdę. Kosztuł rewelacyjny. Ja odwiedzam wiele miast podróżując i coś takiego jeszcze nie widziałam. Było prześliczne. Ilie też był zadowolony. Potem powiedział, wiesz co mamo, dobrze, że poszliśmy tam. Więc wróciliśmy z Valletta zadowoleni bardzo i on, i ja. I od razu jak wróciliśmy do domu, on mówi, wiesz co mamo, jak będziesz chciała, to możemy jutro też jechać gdzieś. I ja tak, to może byśmy ciskali tej Valletta Underground jeszcze do tego vlogu, jutro pójdziemy i spróbujmy. A może idziemy do ten Fort St. Angelo, który było naprzeciwko tego Fort St. Elmo? Może. Ale później mówię, wiesz co, kochanie, odpoczywajmy dzisiaj. Wczoraj było intensywne, odpoczywajmy, mamy wiele więcej wycieczki. Super było z tobą wczoraj. I nie podpychajmy to aż bardzo. National Museum of Archaeology. Opowiedz, co był twój ulubiony rzecz tam? Mumia. Sarkofagi? Sarkofag. Tak. Aha. Bo on był znaleziony przypadkiem. No właśnie, co pamiętasz o tym? Co czytaliśmy? Że on był znaleziony przypadkiem i że on jest bardzo rzadki, bo był ostatnio znaleziony 300 lat temu. Okej, okay, ten sarkofag
było odkopywane przypadkiem, bo budowano jakąś ulicę. Dokładnie. Znaleźli to i decydowali się, że zostawiają to, ale 2020 roku, to był 2001 roku, ale 2020 roku co? Co się wydarzyło? No stwierdzili, że muszą dokończyć tą drogę, tak. No i wtedy wykopali to i przenieśli do muzeum. Dokładnie tak. I to było jaki plemian, ludzie? Oceanici. Nie, Phoenicians. A, Fenici. Fenici, no. Phoenicians, gdzie oni mieszkali, gdzie był ich region? Północna Afryka. Dokładnie, trochę na Malcie, trochę Syria. A co było dla ciebie ciekawego w tym muzeum Muza? Pamiętasz to? Nie mogłam za bardzo nagrywać tam, bo tam światło było fatalne i były kreski na ścianie. Widzieliście zresztą. Wiesz, co dla mnie było najciekawsze? Nie. Tego anioł, taki mężczyzna, kobieta, taki trochę dziwny. A później ten... Dla mnie ten ziomek, co całował kaczkę. O, ja tego nie widziałam. Jak to nie widziałaś? Ten, który miał ten swoje... Ten największy obraz to był. A, o tym mówimy tym samym, tak. Ten gęszy. To było dziwne. To było dziwne. A później, a jak było pizza? No ona była okropna. Okropna? Była z zimną mortadellą na wierzchu, jakimś sosem pistacjowym, który smakował jak sos sezamowy. I jeszcze jakaś wielka kula mocy z mozzarelli była. I ciasto było całe podmiąknięte od spodu, plus jeszcze ser smakował jak sklepowy. Czyli co było nasza nauka? I było całe zimne to pizza. Sorry, jest praca tutaj w budynku, tak jak wszędzie na Malty jest zawsze praca na ulicę. A co nauczyliśmy się? No nie wiem. Że niekoniecznie... No co? No to... O, teraz przerwa. Że niekoniecznie turystyczne miejsce są najlepsze do jedzenia, takie autentyczne, dobre jedzenie. Bo my jesteśmy taki bardzo wybredni, jeżeli chodzi o jedzenie, bo my lubimy dobrze jeść. A ja przyniosłam swoje owoce tego gościa, wiesz, gdzie są wszyscy turyści, to nie znaczy, że to jest, wiesz, najlepsze jedzenie, nie zawsze. Tak. I obok było za mniej niż pół cena i wyglądało po prostu super rewelacyjne, więc chyba odpuszczamy jedzenie w bardzo turystyczne miejsce, no. Okej, dziękuję, proszę pan Ilia, dziękuję za wywiad i dziękuję za wspaniały dzień wczoraj. Aha. A dzisiaj co studiujesz w szkole w Murze? Czytanie ze zrozumieniem. Aha. I co, rozumiesz? Tak, zostałem z tego 100%. Tak? O, gratuluję. Dzięki, że byliście ze mną na ten vlog o Back to School i jak wygląda nasze domowe edukacje tutaj z Ilią. To pa, pa, do zobaczenia. To masz wiele lepsze zdanie niż ja o sobie, dziękuję. Jeszcze raz zacznijmy. Moi drodzy, my nie wiemy, co tu robimy. My kompletnie nie wiemy, co tu robimy. Każdy ma jakieś braki w nauce. Tam to, co mówiłam, to było tylko tak, pod publikę. Ale teraz zaczynamy, słuchajcie, to jest nasza przygoda, zaczynamy się uczyć. Także każdy coś będzie kombinował, jak ściągnąć, jak rozwiązać wspólne zadania. Także damy radę, na pewno damy radę. Damy radę. No, każdy ma jakąś dobrą stronę. No, ale stresuję, jak ten wychowawczyn mówił. Jak dzieci mają, to mi tak stresowało.